Tak. Pobudka, trzeba ćwiczyć. Ja ćwiczyłem do 4 rano. Dzisiaj pierwszy raz od 6 tygodni spędziliśmy noc w autobusie. Spaliśmy na naszym własnym łóżku z naszymi własnymi poduszkami. Rozumiecie to uczucie, jak jesteście na wakacjach albo gdzieś i wracacie do swojego łóżka. No nie ma lepszego uczucia. Aczkolwiek temperatura w Austin cały czas sięga koło 40 stopni. W nocy nie ma znacznej różnicy, także było ciepło, ale mamy włączoną klimatyzację. Teraz cały czas chodzi. Musimy powoli ruszać naprawdę już na północ, bo my się nie nadajemy do takich temperatur, autobus się nie nadaje do takich temperatur, także trzeba ruszać. Od 1,5 godziny czekam, żeby móc nagrać dla Was ujęcia w autobusie, żebyście mogli zobaczyć efekt końcowy, ale prawda jest taka, że Tomek nie chce wyjść z biura. Chyba mu się tam podoba i trochę mi utrudnia pracę, bo ja siedzę i czekam po prostu. Możecie go wygonić? Skończyłeś? Tak. Czy mogę w końcu wejść do autobusu? Tak, masz brudny obiektyw. No dobra, to w końcu mogę Wam pokazać efekt końcowy. Mogę Wam pokazać ujęcia przed i po, które są zawsze najbardziej satysfakcjonujące. Opowiem Wam, co zrobiliśmy według planu, opowiem Wam, co się po prostu przydarzyło poza planem. No i co? Planowo remont miał trwać 2 tygodnie. Mniej więcej ustaliliśmy sobie, że 2 tygodnie. Ostatecznie skończyło się na 5 tygodniach, ale bierzmy pod uwagę, że jesteśmy u naszych przyjaciół i nie przyjechaliśmy do warsztatu i nie naparzaliśmy 24 godziny na dobę remontu, tylko spędzaliśmy czas również z nimi. Także jak dla mnie jest to bardzo dobry czas. Dla Tomka nie do końca, on już jest sfrustrowany i w ogóle, ale ja uważam, że daliśmy radę naprawdę super. Poza tym, tak jak mówię, zrobiliśmy sporo rzeczy, których nie planowaliśmy po prostu. Ale tak jak już to mówiłam w poprzednich filmach, jak się robi remont, to po prostu fajnie już odhaczyć kilka dodatkowych rzeczy, które do tej pory nam przeszkadzały, albo które po prostu chcemy ulepszyć czy wymienić, zamiast później narzekać, że dlaczego tego nie zrobiliśmy, skoro i tak już mieliśmy tutaj, wiecie, rozwalone wszystko. Później odpowiemy na pytania, które się pojawiały cały czas, typu jak teraz będziemy gościć ludzi i tym podobne. I postaram się w miarę streszczać, ponieważ jest około 35 stopni i wyłączyłam klimatyzację i wszystkie wiatraki, no bo dźwięk musi być, wiecie, dobry dla Was. Zaczniemy od tej strony bardzo prostej. Plan był krótki i prosty. Mieliśmy skręcić tą górę, ponieważ wydawała dziwne dźwięki podczas jazdy i chyba tutaj planowaliśmy to delikatnie odnowić. To był końcowy, minimalny projekcik. To wszystko zbudował Tomek, oczywiście, tego nie było tutaj wcześniej. I ta góra to jest po prostu jakaś sklejka, którą przeciągnęliśmy lakierem i to też chcielibyśmy wymienić. Prawda jest taka, że całkowicie ściągnęliśmy ten blat, przerobiliśmy go, przemalowaliśmy, kupiliśmy nowe kubeczki, te cup holdery. Wszystko jest tutaj odświeżone, przemalowane, także wygląda to naprawdę fajnie, tak czyściutko. Teraz zrobiliśmy szary i to pomalowaliśmy na biało, żeby się tak fajnie odznaczało. Jeśli chodzi o nasze drzwi, wymiana tych kieszonek, które są w stanie tragicznym, popatrzcie, to się po prostu rwie jak papier. Zostały założone nowe, czyściutkie kieszonki. Mamy nawet nową zmiotkę, którą już Wam pokazywałam ostatnio. Został założony nowy zamek i nowe chodniczki czyściutkie.
Zamek jest nowy i zdradzę wam, że przez ostatnie jakieś 2 miesiące chyba nie byliśmy w stanie zamykać tych drzwi od zewnątrz kluczem, więc za każdym razem jak szliśmy na przykład szybko do Walmartu na 5 minut, to ja musiałam zamykać tutaj od środka, znaczy Tomek też czasami, zamykać od środka i przechodzić tędy i zamykać dopiero drzwi od kierowcy. Co było bardzo nieprzyjemne, bo tutaj więc trzeba przeskakiwać przez ten fotel, ale teraz już mamy wspaniały nowy zamek i jestem bardzo zadowolona. Małe rzeczy. Tak trochę nie po kolei, ale przejdźmy teraz do łazienki. Założyliśmy tutaj nową zasłonkę, jak widzicie, która trochę tam pasuje, ale to zaraz. Założyliśmy nowe lustro. Nasz kibelek przeszedł takie ultra czyszczenie, bo wyciągnęłam go, opróżniłam wszystko i umyłam go power washem, także jest świeżutki, czyściutki, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale najważniejsze jest to, że nasz próg został odświeżony przez Tomka, tutaj ta farba się całkowicie odklejała, było bardzo niefajnie, teraz zostało pomalowane taką farbą gumową i wszystko powinno być superancko, także bardzo jestem również zadowolona z tego. Przed wami główny sprawca całego zamieszania, czyli nasze nowe biuro. Właśnie ze względu na to powstał cały remont. Chcieliśmy stworzyć sobie przestrzeń, w której będziemy mogli sobie spokojnie pracować. Będziemy wyprostowani i skupieni. No i powstało coś takiego. Zrezygnowaliśmy całkowicie z naszej sofy, wyrzuciliśmy ją, zamontowaliśmy nowy blat, który kupiliśmy w IKEA. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie. Mamy nowe krzesła, tutaj jest takie typowe krzesło biurowe Tomka, a tu jest moje krzesło prosto z Polski. Tutaj zbudowaliśmy sobie nowe szuflady, dwie, dosyć spore, dużo się tutaj mieści rzeczy. Na dole też wydarzyło się dosyć sporo, ponieważ wymieniliśmy nasze stare akumulatory i w związku z tym musieliśmy też zmienić wszystkie tam oporządzenia, które do tego są. Tutaj wcześniej mieliśmy panel sterowania, gdzie było milion różnych przycisków, z których nie korzystaliśmy, więc Tomek wszystko to po prostu przeniósł na jedną stronę. To odświeżyliśmy, pomalowaliśmy oczywiście. To również zostało przemalowane, ta doniczka również. Tomek zbudował tutaj pod monitorem swoim doniczkę na sukulenty. To wszystko jest żywe i przepiękne. Robi niesamowite wrażenie. Bardzo mi się to podoba. No i druga taka najważniejsza rzecz, która powstała podczas tego remontu, czyli odnowione pętry. Tego całkowicie nie będzie. Tego nie będzie, tego nie będzie, tego nie będzie. Tutaj będzie wstawiona lodówka. Niezwykła lodówka, bo lodówka z zamrażalnikiem. Niesamowite, czujemy się po prostu, no luksusowo, mamy zamrażalnik. Ja wiem, że dla większości z was nie brzmi to jakoś specjalnie, ale dla nas zamrażalnik to jest po prostu wejście na inny level życia. Powiem wam, że mamy w tym momencie indyka mielonego, mięso wołowe mielone, 3 porcje z kurczaka na zupę i 3 połówki piersi z kurczaka, do tego mrożone owoce i lód. Nad lodówką znajduje się taka dosyć duża szafka, w której można właśnie przechowywać wysokie rzeczy, typu właśnie te płatki owsiane, które wcześniej, no, mieliśmy problem, gdzie to zmieścić tak naprawdę. Tutaj jest nowa szuflada, taka dosyć mocno zorganizowana. Z tej strony są produkty do sprzątania, jakieś tam chemie, tutaj taka mała przestrzeń, w której coś tam będę przechowywać. Tutaj od góry również jest miejsce. I tutaj też na górze są kubeczki nasze Yeti. Tutaj gąbeczki, tutaj jakieś dodatkowe rzeczy. Tutaj jest nasza szuflada, która wcześniej była w tym miejscu. I tutaj przechowujemy nasze takie produkty właśnie, które nie potrzebują być w lodówce. Banany, ziemniaki. Szuflady kolejne. Jedna bardzo głęboka, dwie mniejsze. Tutaj będziemy przechowywać jakieś nasze długopisy, notesy i tak dalej. Tutaj jest szuflada na nasze garnki. Bardzo ją lubię. Tutaj jest tak po prostu dedykowana szuflada na nasze garnki i patelnie. A jeśli chodzi o lodówkę, to jest ona już wypełniona i muszę wam pokazać. Tada! Jajka są tutaj, ale to nie będzie standardowe. Tam jest miejsce na jajka, tylko po prostu kupiłam tyle, że się nie zmieściły wszystkie. Są owocki, jest mleko, zmieściło się wszystko dosłownie, czego potrzebujemy. I tak jak mówię, w zamrażalniku jest mnóstwo mięsa, owoce, łyski.
Nasza sypialnia. Tutaj tak naprawdę nie planowaliśmy zrobić za dużo. Chcieliśmy ją przede wszystkim odświeżyć. Przy okazji zmieniliśmy również nasze zasłonki. Wcześniej były takie, a teraz założyliśmy takie z Ikei. Tutaj jest miejsce, w którym się znajdują ciuchy Tomka. I to zawsze było takie odsłonięte. Jeśli oglądacie nas jakiś czas, to na pewno to widzieliście nieraz. I to mnie zawsze denerwowało. I Tomek zamontował po prostu takie drzwiczki przesuwne. I teraz wszystko jest czyściutkie, nic nie widać. Jak chce, to może mieć tam bałagan, bo zazwyczaj ma. Ja mu zawsze to zostawiam w takim stanie. I pół godziny później jest bałagan. Także teraz może być, nie mam nic przeciwko. Przechodzimy do naszej kuchni. Jak wiecie, tutaj wcześniej stała nasza lodówka. Teraz natomiast przerobiliśmy te szuflady i w tym momencie jest tutaj ogromna szuflada na nasz sprzęt, na naszą elektronikę. W tym momencie oczywiście nagrywam kamerą, ale jej miejsce jest tutaj. Tutaj będzie jeszcze jedna przekrudeczka, którą chyba mamy gdzieś przygotowaną, tylko nie jest wsadzona. Tutaj będzie dron. Tutaj słuchawki, moje dyski, takie rzeczy, które potrzebujemy cały czas mieć szybko pod ręką, czyli karty pamięci, baterie, myszka moja do komputera, statywy. Tutaj jest takie miejsce dodatkowe na luźne kable. Wszystko oczywiście tutaj się ładuje, bo to jest podstawa. Także zawsze jesteśmy w gotowości, biorę baterie i mogę działać. Tutaj Tomek zrobił takie wejście na ładowanie i tutaj mogę też podłączyć odkurzacz, więc jest to bardzo wygodne, bo wcześniej mogłam się podłączyć tylko tam i musiałam przechodzić przez całe łóżko, podłączyć kabel. No nie było to zbyt wygodne po prostu. Niżej jest moja szuflada na ciuchy. Jeśli oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że do tej pory moje ciuchy znajdowały się pod sofą. Tutaj miałam dwie duże szuflady. Tutaj były dwie duże szuflady, które zastąpiliśmy tymi. Natomiast moja szuflada z ciuchami teraz jest tutaj. Jest ona taka dosyć spora. Od góry są włożone moje ciuchy, bielizna, a tutaj pod spodem są dodatkowe mniejsze szufladki, w których mam jakieś leginsy, spodnie i tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzać super, ale jest dużo miejsca. Ja wiem, że dla Was to może być miniaturowa, ale ja się tutaj w zupełności mieszczę. Poza tym dodatkowe jakieś takie cieplejsze rzeczy trzymam w tamtej części. Pod szufladą na elektronikę, pod szufladą na moje ciuchy znajduje się kolejna szuflada, którą bardzo, bardzo lubię. Jest ona również nowością. Wcześniej mieliśmy tutaj po prostu taką głęboką półkę, ciężki był do niej dostęp, a teraz mamy po prostu taką dodatkową, można by powiedzieć, spiżarkę. Nie jest tutaj za bardzo zorganizowane, ale ja się tym zajmę oczywiście. No i tutaj, tak jak mówię, spiżarnia. Przechowujemy kawkę, tutaj jakiś blender, tu mikser, proteiny, chlebek, to jest nasza ulubiona kawa. Oczywiście linkuję ją Wam na dole, bo często się pytacie o tą kawę. Ale tak, jest ogromna, naprawdę na maksa dużo rzeczy się tutaj mieści. No i nasza kuchnia. Tutaj się naprawdę dużo podziało. Od czego zacząć? No może przede wszystkim od blatu. Mieliśmy wcześniej blat z Ikei, taki szary. Natomiast Marek z Elą namówili nas na nowy blat kwarcowy i również backsplash jest zrobiony z tego samego materiału, czyli z kwarcu. No wygląda to po prostu przepięknie i jest, tak wiecie, rozjaśnione i czyściutko. Przy okazji zmiany blatu zdecydowaliśmy się również na zmianę kuchenki, bo tamta była taka, no po prostu gotowa na wymianę. Standardowo mamy znowu dwa palniki, mniej więcej podobna, troszeczkę jest dłuższa, ale wygląda naprawdę fajnie. Nazywa się Hip Hop. Zlew ten sam, pompki te same, tylko sobie wymieniłam to na nowe. Bardzo mi się podoba, jak to tutaj wygląda. Na górze bez większych zmian, tylko oczywiście wszystko odmalowane, odświeżone. Kubeczki zapakowane. I można jechać. Aha, a tutaj, poza tym, że również odświeżone, pomalowane, wymieniłam sobie miseczki na nowe z Ikei, bardzo je lubię, ale tamte już były po prostu takie zniszczone. I mamy też nowe talerze, nie wiem kogo to interesuje, ale są przepiękne, matowe, takie off-white, piękne. I tym razem nie plastikowe. No i przy zmianie blatu zdecydowaliśmy się również na zmianę koloru szafek. Przede wszystkim ze względu na to, że tamte były dosyć mocno zniszczone. I gdyby nie były tak zniszczone, to chyba by zostały takie, jakie były. Zgadzasz się, czy nie? Taki był plan oryginalnie nawet.
Tak jest. Także odświeżyliśmy kolor, zdecydowaliśmy się na zielony, szary. Jeśli oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że trochę było potyczek z tym, ale ostatecznie zostaliśmy przy tym. Bardzo fajnie się komponuje z naszą zasłonką. Tutaj jeszcze zrobiliśmy nowe przegródki do tej szuflady. I w tym miejscu tylko poprawiliśmy sobie kolor z jednej strony na drugą, po prostu z doświadczenia wiedzieliśmy, że nam to nie pasowało, więc takie szybkie po prostu poprawki. I w tej części również zaszła delikatna zmiana, przenieśliśmy nasz przełącznik światła i założyliśmy nowe lustra. Wcześniej mieliśmy tylko to jedno lustro i szczerze mówiąc mogliśmy widzieć tylko swoją głowę, teraz widać trochę więcej. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego faktu. Tak jak mówiłam na początku, planowo miał ten remont trwać 2 tygodnie. Skończyło się na 5, ale zrobiliśmy o wiele więcej rzeczy niż planowaliśmy tak naprawdę. Tak naprawdę w ogóle nie planowaliśmy ruszać z tego przodu, nie mieliśmy zmieniać blatu, nie mieliśmy tego przemalowywać, mieliśmy tylko skręcić. Nie mieliśmy przemalowywać również tego, nie mieliśmy przemalowywać tego, nie mieliśmy budować doniczki. Tutaj przede wszystkim nie mieliśmy zmieniać góry, zostają tylko te 3 szafeczki na górze. Ze względu na to, że kupiliśmy 3 lodówki i dopiero ta 3 się tutaj zmieściła, musieliśmy przerabiać wszystko. Nie planowaliśmy instalować nowych żaluzji, nie planowaliśmy robić nowych drzwiczek i przede wszystkim nie planowaliśmy robić nic. Absolutnie nic. W tej części. A jak wiecie, powstała prawie w całości nowa kuchnia. Czujesz się usprawiedliwiony? Czuję się szczęśliwy, że już żeśmy to skończyli. Ale usprawiedliwiony czemu? No bo cały czas marudzisz, że mieliśmy to zrobić w 2 tygodnie, a zrobiliśmy w 5. No bo jakbyśmy zrobili to, co żeśmy zaplanowali, to zrobilibyśmy w 2 tygodnie. Dlatego się pytam, czy czujesz się usprawiedliwiony, bo właśnie wytłumaczyłam, że zrobiliśmy... Jamek, ty okay. Nie słuchasz mnie. I nie pomijajmy też faktu, że Tomek zmienił olej w silniku, zmienił pompę w silniku, zainstalował rączkę na zewnątrz autobusu. I prawdopodobnie kilka innych rzeczy, o których aktualnie nie pamiętam. No. Dobra, teraz odpowiemy, albo nie, Tomek odpowie na kilka pytań. Pierwsze pytanie. W jaki sposób mamy teraz zamiar gościć naszych gości, którzy są tak chętnie przyjeżdżania do nas, że przyjeżdżają raz na rok? My będziemy teraz gości, tak jak się gości, czyli gościnnie. Czyli jak? Gdzie będą spać ci goście? Jak będzie jeden gość, o ile będzie, bo rzadko są, to tutaj można rozłożyć coś. Ja myślę, że kupimy taki, jak będzie ktoś do nas przyjeżdżał, to kupimy taki malutki materac dmuchany, te takie... Taki jednoosobowy po prostu. Druga rzecz, jakby były 2 osoby, to na upartego można tutaj na biurku też rozłożyć, to ściągnąć, rozłożyć. Myślę, że damy radę. Jak będą goście, to coś się wymyśli. Dokładnie. Poza tym, jeśli będą goście chętni przyjeżdżania do nas, to również można rozważyć opcję namiotu. Namiot można też rozłożyć na dachu, oczywiście, ale na pewno poradzimy sobie. Nic się nie martwcie. Drugie pytanie. W jaki sposób jest zabezpieczona nasza lodówka przed otwieraniem się? Nasza lodówka przed otwieraniem się jest zabezpieczona w sposób bardzo sprytny, innowacyjny. Ala Tomasz W, bo moja żona, czyli Anita W, bardzo nie chciała, żeby tu coś było na zewnątrz, a takie gotowe zapięcia to tam się tu i tu się zapina. I słuchajcie, ja sprawdziłam wszystkie możliwe opcje w sklepach na Amazonie i są tylko takie zabezpieczenia przed dziećmi albo, nie wiem, przed grubymi ludźmi, nie wiem. Jakieś takie kody, klucze, albo takie wielkie, białe taśmy jakieś, no wyglądało to po prostu tragicznie. Tak. I tobie też się to nie podobało, nie. Więc nie zwalaj tylko na mnie, prawda? No nie, nie, no ale, no. A że ta lodówka w tym miejscu tutaj ma taką dziurkę, bo to można sobie te drzwi w drugą stronę odwrócić, więc tutaj po prostu jest śrubka, wystarczy parę przekręceń i zamrażarka się nie otwiera. To samo jest tutaj na dole, tylko od spodu do lodówki. Także taki sprytny, minimalistyczny design. Cyk. No, ja jestem najbardziej zadowolona z faktu, że tego po prostu nie widać i jest ładnie, estetycznie, minimalistycznie. I tego nie widać. No dobra, a w jaki sposób będą zabezpieczone nasze krzesła w trakcie drogi? Krzesła będą, bo jeszcze nie jest to zrobione, zaraz to zrobię. One się tak bardzo ładnie tu chowają pod biurko, jedno i drugie. Tam będzie taki haczyk, zapięcie i na bungee cord, czyli takie te gumy takie, będzie po prostu zapięte za nogę i na tyle będzie to mocno dociśnięte, że no nigdzie się to nie będzie ruszać. Dokładnie tak. Tak jest plan ogólnie. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, nie? Tak.
takich update'ów, bo parę osób pytało się na live'ie o Webasto, czy robiliśmy coś z Webasto i z piecykiem. Nie, nic nie robiliśmy, nie ma czasu na razie na to. Poza tym jest tak gorąco, że ogrzewanie jeszcze przez jakiś czas nie będzie nam do niczego potrzebne, tak myślę. A piecyk na razie działa i w takiej gorącej temperaturze też aż za bardzo grzeje tą wodę, więc na razie nie będziemy tego ruszać, ale przed zimą na pewno będę chciał, no ogrzewanie to będziemy musieli zrobić, a piecyk wymienimy przed zimą, bliżej zimy. Bo na razie chciałbym to zrobić, ale po prostu no musimy już ruszyć w drogę. Ogólnie w ten weekend przychodzi tutaj do Teksasu heatwave tak zwany i ma być 40 chyba 4 stopnie plus wilgotność, więc hardcore. My się ewakuujemy, jedziemy na północ, tam troszeczkę będzie chłodniej, ale dalej będzie gorąco, więc... Ale wiecie co? Jedziemy. Mamy lód! O, mamy lód, tak. Ale w nocy nie jest tak najgorzej. Bo dzisiaj spaliśmy, dzisiaj pierwszą noc spaliśmy. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli spać bez klimatyzacji i sprawdziłam, że w sumie jedziemy na północ, nie? Mamy 8 godzin do Amarillo i mówię, ciekawe jaka tam jest temperatura. 100 stopni. No dobra, a wiesz, że no to my nie będziemy mieć klimatyzacji, będziemy spać bez klimatyzacji. Wiem. W 100 stopniach. Jakimś cudem wczoraj nagrywając zapomnieliśmy nagrać najważniejszego, czyli podsumowania kosztów tego remontu. Teraz to zrobimy po prostu. Dobrze. Także remont w sumie kosztował, tak jak Tomek zgadł, bo zrobiliśmy głosowanie i każdy z nas obstawiał ile. Marek stwierdził, że 5 tysięcy, Ela 4 tysiące, a Tomek 3 tysiące. Ja nie zgadywałam, no bo ja liczyłam. Zjeżdżam. W każdym razie, ostatecznie kosztowało nas to dokładnie 3000. Nie wliczamy do tego naszych akumulatorów, ponieważ akumulatory dostaliśmy w prezencie. Także zamknęliśmy się w 3000. Ja jestem mocno pod wrażeniem. Ja też. Ty też? Ale ty mówiłeś, że się spodziewałeś mniej więcej. Znaczy, no ja wiedziałem, że nie będzie tak dużo, bo wiedziałem ile wydawałem mniej więcej. I zwłaszcza na początku, jak robiłem te takie największe zakupy, gdzie kupiłem drewno. Lodówkę. Tak, lodówkę i przede wszystkim o drewno mi chodziło, bo drewno jest bardzo drogie teraz i jak kupiłem to drewno, to okazało się, że tego drewna nam wystarczyło i jeszcze troszeczkę zostało, znaczy zostało, to takie ścinki zostały, ale wystarczyło tyle, ile kupiliśmy. Tak, ale musicie wiedzieć, albo w sumie wiecie, że ten remont był nam bardzo ułatwiony ze względu na to, jaki sprzęt mieliśmy do użytku, tak. Dzięki Markowi, w ogóle miejsce i wszystko tak naprawdę było dużo łatwiejsze niż gdybyśmy chcieli to... No nie mielibyśmy w sumie gdzie indziej tego zrobić. No, takiego remontu to byśmy nie zrobili nigdzie. Nie. Tak naprawdę, bo możliwości jakie tutaj mieliśmy to ciężko by było gdziekolwiek. Przede wszystkim chodziło właśnie o narzędzia, gdzie no miałem wszystko, praktycznie wszystko do dyspozycji. I tak naprawdę jakby nie to, że już jesteśmy 6 tygodni tutaj, to jeszcze bym parę rzeczy naprawił, bo i spawarkę Marek ma i parę takich narzędzi, które też bym jeszcze mógł coś podreperować, ale przyzostajemy się troszkę. Dobra, jaka jest twoja jedna ulubiona rzecz w autobusie? Teraz? Tak, w sensie? Po remoncie. To jest biurko, ja o to biurko walczyłem od dawna. Znaczy walczyłem, śmieję się. Bardzo chciałem od dawna mieć takie właśnie fajne miejsce do pracy, monitor jest, także no dla mnie bajka. Myślę, że będziemy tutaj poważne YouTuby tworzyć. A moim chyba zamrażalnik i krzesło. Okay. Znaczy krzesło jeszcze testuję, ale zamrażalnik jest moim takim top teraz. No ale to tak naprawdę z wszystkim to jeszcze wyjdzie, jak to wszystko jest użyteczne, bo już nieraz mieliśmy tutaj rzeczy, które wydawały nam się, że będziemy używać i że będą nam, że są nam potrzebne, a okazywało się, że nie do końca to było użyteczne. Dokładnie. Dajcie znać, co wam się podoba najbardziej po tej naszej zmianie. I dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawcie nam łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten film, jeśli podobał wam się nasz remont. I wracamy do kontentu podróżniczego. Tak ruszamy jest. W drogę. Ruszamy. Czas najwyższy. Także... I to uciekamy w podskokach stąd, bo jest bardzo gorąco. I bez klimatyzacji nie wiem, jak my będziemy spać, no ale parę nocy trzeba będzie się przemęczyć. Tak, także dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Wiesz co, byś Michała mogła sobie oglądać w ramach przerwy? Nie ma czasu na przerwy. Terroryzujesz mnie tym obiektywem. Co bym mogła obejrzeć? Chciałem powiedzieć parę prywatnych rzeczy. Słuchamy.
Nie mamy nic do ukrycia przed naszymi widzami. Ale ja mam, wyłącz. No mów, wyłączyłam. Oglądałabyś sobie... Błagam cię o litość i nie bacz się w podgląd. Zasypałem się. Wyobrażacie sobie, że ktoś bezczelnie zaczął kosić trawę? Czy to jest legalne? Możesz się wyłączyć? Proszę. Dziękuję. Halo? Biuro się nagrywa. Oh. No dobra, w końcu mogę wam pokazać efekt końcowy. Jednak nie pogadamy. No, Pisto chyba wołał cię, wiesz? Nie zasikałem się. Sadziłem kwiatki, przesadzałem kwiatki. Dopiero. No dobrze, co chcesz? Dzień dobry. Nagrać film. Strasznie mamy problemy z nagrywaniem ostatnio. Nie mamy żadnych problemów, tylko po prostu daj mi nagrać film. Wiesz, jestem niedospany troszeczkę przez ostatnie 6 tygodni, więc mogę być niemiły zaraz. Dla kogo? Jak się nie uspokoisz. Dla nas wszystkich? Nie, dla ciebie. Jak to? Bo mnie denerwujesz. Yeah.